Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. W obecnym porządku prawnym nie ma możliwości wywozu za granicę oraz eksponowania rekordowych trofeów łowieckich na wystawach, które odbywają się poza granicami kraju. Czy była rozpatrywana kwestia, a może inaczej, czy w nowych zapisach ustawy jest ujęta możliwość wywozu trofeów, oczywiście po uprzednim uzyskaniu zgody od Polskiego Związku Łowieckiego? Uważam, że przyjęcie takiego rozwiązania, jeśli nie jest przyjęte, pozwoliłoby na skuteczny nadzór nad czasowym wywozem rekordowych trofeów na specjalistyczne wystawy. Takie rozwiązanie jest też zgodne z dyrektywą siedliskową. I chciałam także zapytać pana posła sprawozdawcę, czy ustawa dopuszcza czasowe przetrzymywanie zwierzyny przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich w celu zasiedlenia w obwodach łowieckich. Wydaje się, że jest to zasadne, ponieważ czasowe przetrzymywanie zwierzyny drobnej w wolierach adaptacyjnych przed zasiedleniem w znaczącym stopniu zwiększyłoby efektywność takiego zabiegu. Dziękuję.